Ostatni w tym roku i zarazem świąteczny odcinek Turbo Kozaka, w którym gwiazda na gwiazdkę. Dziękuję. Spadająca gwiazda i gwiazda nasza, Jakub Kamiński, Lech Poznań. Witam cię, Kubo, serdecznie. Witam bardzo serdecznie. Z tego, co pamiętam, tutaj pod tym balonem kolega Tymek Puchacz zdobywał rekordowe punkty i wygrywał ostatni sezon. Co ty na to? Mam nadzieję, że podtrzymam pasę Tymka i również zdołam obronić tytuł Turbo Kozaka. Nie obronić, tylko zdobyć nowy. Zaatakować, tak. Zaatakować, dokładnie, tak. Na razie musisz zaatakować go. Wielką przyjemnością. Zwarty? I gotowy. To zupełnie inaczej niż na zdrąkać. No, tą samą pozycję mamy, także myślę, że muszę zmienić. To, o, no. Trochę bardziej piłkarską. Otóż to, Grzegorz, my mamy bardziej piłkarską pozycję, a to jest u ciebie jaka? Czekam na pierwszy kontakt z piłką. U ciebie jest, wiesz jaka? Świąteczna. 3, 2, 1, powodzenia, kamyczku. O! Pierwsze koty za płoty. No i tak to, Grzegorz, świątecznie rozpoczęliśmy. Grzegorz, co u ciebie? Opowiadaj. Spektakularnie, wygonił się, szanse rosną. Ważne, że w sieci, a nie, że się wygoniłem. To jest najważniejsze. Ja trenuję na naturalnej, tu jest artificial grass. Tak. O, przygotowany lingwistycznie. A mówił, że do Niemiec miał jechać. Po niemiecku nie wiem, jak będzie, ale się nauczymy. Artificial grasser. Artificial grasser. Dobra, co się dzieje? Jest. Kurczę, no. Grzegorz, czego ci życzyć z okazji świąt? Mów. Jak idzie, to ja nie zmieniam. I szczęścia, zdrowia, pomysłu. Chyba zapuszczony jest już chyba, wiesz, na święta. Grzegorz, czy chciałbyś się ustosunkować do słów kamyka? Owszem, nie. Dlaczego? Może ta czapka przeszkadza? Nie ma potrzeby, absolutnie. Dobra, kończymy z prezentami. Mocne słowa. Blisko. Grzegorz, a po prezentu, bo jeszcze raz. Książę Karol. Tego się jeszcze uczyłem w Sząbierkach. Czuba? W Sząbierkach Bytom, tak. To mi pomagało bardzo na boisku. To widać. Pozdrawiam trenera Adama Skorca. U17 jeszcze strzelałem. W Lechu mi dawali, więc chyba miałem 3 na 3. I wtedy w który róg strzelałeś? Lewy dolny. Lewy dolny. No. Twój lewy dolny. Tak, mój ten ten, po prostu ten. Twój prawy. Trzymamy się tego. No wiesz co, no chyba jak mi tak wychodziło. Panowie, ja bym nie chciał wam przeszkadzać, aczkolwiek muszę. Mogę? Mhm. No to tylko tak. Czyli lewy dolny. Tak, proszę bardzo. Tak? Tak. Grzegorz, czy ty rozumiesz pojęcie lewy dolny? Intuicja zawiodła. Mój lewy dolny. Drogi kamyczku, gdzie teraz? Opowiadaj. Zobaczymy jak się zachowa bramkarz. Zaskoczenie. Nasz bramkarz niestety się na artyfika gras nie rzuca. Nie rzuca się? To jest problem. No trudno. No nic. Grzegorz, powiem ci więcej, pal licho, że nie obroniłeś, ty się wreszcie rzuciłeś. Wreszcie? Tak bardzo się starałem. Grzesiu, mamy dla ciebie z Kubą zagadkę. O! Jeśli dwa pierwsze strzały poszły w lewy dolny... To gdzie pójdzie trzeci? Nie ma takiej zależności. No to patrz! Ajajajaj. Odpowiedź jest prosta, trzeci pójdzie prawy dolny. Miałem rację, nie ma takiej zależności. Szalik Lecha Poznań. Jeszcze Lecha Poznań, tak? Tak, Lecha Poznań, dokładnie. Jeszcze? Tak. Grzegorz, jeszcze Lecha Poznań, szalik, wiesz? Jeszcze? Jeszcze, tak. Znaczy, za godzinę on dalej będzie szalikiem Lecha Poznań. Czy będzie rozbieg, czy to będzie po prostu taka zwykła, swojska turlanka? Dobrze, czekam na gwizdek i... Może książę Karol znowu? O! No to proszę. Czy mogę gwizdać? Możesz. Ajajaj. Książę Karol, dobry jest z tego. Muszę zadać to samo pytanie, które zadałem tydzień temu koledze Kozłowskiemu. No ile jeszcze kamyka w polskiej ekstraklasie?
Nigdy nie wiadomo, ale tak mam taką nadzieję. Wszyscy tak samo mówicie. Konkrety. Odchodzę w styczniu do tego klubu i tak dalej, gdyby, i tak dalej. Gdyby to było Bartek taki łatwy, to bym tak zrobił. Wiem, ale nie jest. Ale rozumiem, że jest już naprawdę blisko. Tak, jest blisko, ale są sprawy do załatwienia w Poznaniu i liczę na to, że zdobędziemy mistrzostwo i podniosę puchar z Lechem i wtedy będzie można iść dalej do przodu. Czyli widzisz, tyle możemy zdradzić, bo Kacper Kozłowski mówił, że nie wie jeszcze, co będzie się działo z nim w styczniu, a ty na 100% zostajesz w Lechu do czerwca. Tak, tak. Mamy coś, proszę. Mamy coś. A klub nazywa się? Pomidor. Pozdrawiam wszystkich w Niemczech. A gdyby mały Kubuś dostał od Mikołaja pod choinkę taką maszynę, zadowolony by był? Bardzo zadowolony, na pewno by je używał. Dobra, piszemy zatem w liście, maszyna dla Kamyka. Wow! Grzegorz, taka nieskoordynowana taka przewrotka. Doszło do przewrotka zaszła. Czy ty już wiesz, gdzie popełniłeś błąd przy pierwszej próbie? Tak, miejmy nadzieję, że tak. Oby! Oje! Grzegorz, a powiedz, co mówi encyklopedia interwencji bramkarskiej? Nie kładziemy się na pupę przed czym, Kamyku? Przed strzałem. Wobec tak czystych uderzeń jestem bezradny. A teraz wreszcie dobrze poleciała, wiesz. Tak? No. To zobacz, bo ja tu ją głaszczę. Teraz poleci jeszcze lepiej, patrz. No i co, panowie, jak widzę, nie ma między wami jakichś dialogów, o co chodzi? Może jeszcze będę. Wiesz, jak się wyciąga tylko piłkę z siatki, to jakie tu mają być dialogi? Panie Jakubie, świąteczny kolor czerwony polecam. Czerwony, tak? Ale ja bardziej w żółty, myślę. Oj, niestety, wytrąciłeś mnie. No ale trudno. No ale trudno. Grzegorz, czerwony idzie. Aha, a gdzie? Kamyk coś tam mówił o żółtym. Czerwony będzie. Ale wydaje mi się, że to nawet nie będzie czerwony, Grzegorz. Są problemy, Grzegorz, z niebieskim. Taki czerwony wpadający w niebieski, ale jesteśmy w Poznaniu, jest okej. Okay. Niebieski kolor bardzo lubimy. Chelsea? Co będzie teraz? Co będzie? Prosty jak? Prosty pas. Grzegorz, widziałeś kiedyś prosty pas? Tak, tutaj na autostradzie. Nie dogadamy się z Grzegorzem. Nie dogadamy się. Patrz, Grzegorz. To jest prosty pas. I teraz jest pytanie. Ile punktów daje nam prosty pas? Czy to jest już kolor świąteczny? Dokładnie metr od nogi, 30 punktów. Gratulacje. Brawo. Po Chelsea czas na United. Tak jest. Dokładnie tak. Był prosty pas, teraz co będzie? Quaresma. Fałszyk? Fałszyk. Czy z Portugalii też były zapytania? No tak, oczywiście. Graliśmy z Benficą, wiesz o co chodzi. O! Już widzę te tytuły w prasie jutro. Benfica zainteresowana Jakubem Kamińskim. Grzegorz, czy ty widziałeś kiedyś ładniejszy fałszyk? Opowiadaj. Ja fałszy w ogóle unikam. Ja widzę to tak. Czarne, niebieskie, czerwone. I powiedz mi, czy kolega Kamiński zrobił sobie prezent na święta? Zewniak na skalę 40 punktów. Mój drogi, czyli jednak Benfica. Benfica. Kto w Lechu w poprzeczkach najlepszy? No jest paru zawodników, myślę, że... Konkrety, nazwiska, adresy PESEL. Ale zawodnicy czy trenerzy też? Wszyscy. Myślę, że Darek Dudka. Darek Dudka, no dobra, Dareczek. Wiadomo, Dareczek. Dareczek. Ale widzę, że kolega Kamiński też nie gapa. Nie najgorszy, może tak powiedzieć. Ale Dareczek ma 3 na 3, słyszałem. Dareczek ma 3 na 3. A już wiemy, że niestety kolega Kamiński... Nie będzie miał. Będzie miał, coś tak czuję, 2 na 3. 1 na 3. Mam prośbę, Kubulku, jakbyś do Dareczka mógł pojechać, jakby nauki pobierać. Tak, zgadza się. Trzeba tutaj pobrać nauki, ewidentnie. Trener do szkolenia młodzieży, także nauki się weźmie. Grzesiu, ostatni odcinek w roku, świąteczny, prezenty. Powiedz Kamykowi, żeby się zlitował i co zrobił?
Tak, to prawda, jest tutaj mała bramka. Zachęcam do dostrzeżenia jej. Kubuś, no. Zrobię wszystko, co w mojej mocy, żeby trafić w małą bramkę. Kubulek, no ja cię proszę, no. Ja cię proszę, jak widzę. Ja cię, Kubulek, proszę. Grzegorz, jak to było daleko od małej? Tak, tak niedaleko od małej to było. Daleko, tak daleko, daleko, tak. Grzesiu, ja tak sobie pomyślałem, że przecież bramkarze dobrze wykopują, może jakieś rady? Nic mi nie przychodzi do głowy. Nie dogadamy się dzisiaj z Gabor. Chciałem serdecznie przeprosić, niestety. Najgorsze jest to, że nie broni i jeszcze przestaje mówić. No, no! Grzegorz, czy to było już bliżej małej? Bliżej małej, ale ciągle w dużej, tak. Kubuś, jakkolwiek to zabrzmi, to jest ostatnia połówka w tym roku. Zrobię wszystko, żeby ją wykorzystać. Przynajmniej dla ciebie, bo my, Grzegorz, sobie takich ograniczeń nie robimy, co? Jeszcze dużo czasu do końca roku. Otóż to. Otóż to. Otóż to, mała leci! Oj. Grzegorz, no i co? Ta mała ciągle źle stoi. Ja sobie teraz tak uświadomiłem, że tu się mogą dziać jakieś historyczne rzeczy, bo przecież ty trenowałeś gimnastykę. Znaczy, akrobatykę bym powiedział, ale... To jeszcze lepiej! Podobne. To jeszcze lepiej, no ja już się nie mogę doczekać. 3, 2, 1. Raz, 2, jakie tempo, 3, no widać, że korkocią. 11, jaka to jest prędkość, 12, 13. Proszę państwa, za chwilę rusza akrobata, 19, 20, rusza. Kamyk, no, mała, Jezus, gwiazdo, proszę państwa, uderza i gol. Kamyczku, no odnoszę wrażenie, że ta gwiazda jednak wiele zmieniła w twoim życiu. Gwiazda nie była idealna. Ale ważne, że w sieci. Betlejemska. Tato, nie oglądaj tego. Na święta, no przecież na święta musi być gwiazda. Musi być, ja, dokładnie. Pytanie pierwsze. Wychowany Krząbierek Bytom wie, że jedyny tytuł mistrza Polski drużyna ta zdobyła w roku, a... Już odpowiem, już znam odpowiedź na to bez pytanie. Bez ABCD? Bez ABCD. O, cię kręcę, jest to proszę. Sezon 1979, łamane na 80. No nie ma takiej odpowiedzi. Tytuł mistrzowski zdobywany jest w tym sezonie. Nie dał się podpuścić. Dobrze, brawo. Pytanie drugie. Kamiński, notabene polski aktor, ma na imię... Nie świta mi nic, ale dajmy odpowiedź B. Cezary. Grzegorz, Cezary to jaki aktor? Z Pazurem. Emilia. Aj. Pytanie trzecie, w zasadzie... Najprostsze. Autorem książki Kamieni na szaniec jest... Kamiński? Czy to pisał? Kamieni na szaniec? Nie wydaje mi się. Dobrze. Myśl dalej. Potem Wisława Szymborska też nie. Zostaje Prus i Naukowska. Bolesław Prus i Zofia Naukowska. Tak. Wydaje mi się, że jest to Zofia Naukowska. Okej. Okay. Chciałbyś pozdrowić panią od polskiego, czy nie? Tak, chciałbym pozdrowić. No to dobrze, wszystkie, że ją pozdrawiasz, bo to jest Aleksander Kamiński. Przepraszam, niedopatrzenie, bo wiadomo, że jakby program jest świąteczny. Chciałem ci po prostu tutaj tylko tak bandę udekorować, żeby tak... No nie lepiej, powiedz, nie super, lepiej. Super, super, ale jest ten klimat, wiesz o co chodzi. No ja wiem, że lubisz święta, ja też kocham. A zatem 3, 2, 1... Odnoszę wrażenie, że się lekko zdyszałeś. Tak, bardzo mocna praca. Ale, jak to mówią, bez pracy nie ma czegoś tam. Wiesz. Nie ma płacy, dokładnie. I kołaczy, a propos świątecznych ciast. Jak wypadł?
Jak wypadł? Dobrze wypadł? Dobrze wypadł? No dobrze, no Kuba, no. W miarę okej, okay, mogło w paru konkurencjach być zdecydowanie lepiej, ale jestem zadowolony. Cieszę się, że tu jestem bardzo. O, ja się też cieszę, że bardzo, że jesteś tutaj, bo cię za chwilę już w ogóle nie będzie. I w przeciwieństwie do Koziołka, który nie ogląda pierwszych odcinków Turbo Kozaka, to oglądasz wszystkie. Tak, wszystkie oglądałem, jak najbardziej. Co ja będę Państwu mówił, no to jest jakby... Zaleca się. To nie są przypadkowe rzeczy, proszę Państwa. To jest dla Państwa na święta, a wiem, że ktoś tu zbiera koszulki. Tak, tutaj tak? jest prezent. Nie, mam nadzieję, że koszulka mistrzowska, także aha, właśnie. Będzie więcej warta na pewno, a ja dziękuję za to, na pewno trafi do mojej kolekcji, także bardzo się cieszę. Najważniejsze, proszę Państwa, że się cieszy dwóch ludzi. Drogi Kamyczku, na koniec, czego życzyć? Zdrowia, zdrowia. I wyłącznie zdrowia, to myślę, że większość ludzi będzie zadowolona i w tych ciężkich czasach to jest najważniejsze. Zdrowia, zdrowia i jeszcze raz pieniędzy, to po drugie. No i teraz mów tam, składaj życzenia z okazji świąt tam ludziom. Życzę wszystkim oglądającym Turbo Kozaka szczególnie, ale dla wszystkich widzów kanału Plus i nie tylko, wyłącznie życzę wesołych świąt, szczęśliwego nowego roku i tyle. No i tyle, proszę Państwa. A ja życzę właśnie tego najważniejszego, tego tyle. Jakub Kamiński, Bartosz Ignacik, kończymy rok 2021, kończymy z kasą. To tak jest, prawda. Macham. Wesoło się. Wesoło się.